W zbiórce brali udział przede wszystkim strażacy, ale nie zabrakło uczniów czy też mieszkańców Świdnicy. Ale niestety krwi nadal brakuje. Chciałabym zaapelować do wszystkich mieszkańców Świdnicy i okolic o zgłaszanie się do dawania krwi. Proszę Państwa, jest okres wakacyjny, krwi bardzo brakuje i każda kropla krwi naprawdę jest na wagę złota. Wysyłamy nawet SMS-y do naszych krwiodawców, szczególnie z grupami 0RH-, żeby zgłaszali się. Cieszymy się bardzo. Dzisiaj tutaj na akcji, gdzie jesteśmy w Straży Pożarnej, zgłosiło się kilka osób właśnie z odzewem na nasze SMS-y. Na przestrzeni wakacji planowane są kolejne zbiórki. Jest 26 akcja w Świdnicy przy multiparku. Pan, który jest zarządcą tego multiparku, pan dyrektor, organizuje taką akcję u siebie w godzinach od 10 do 14. To jest przy marketach Leroy Merlin, Tesco. Tam zapraszamy serdecznie. W Świebodzicach 28 w rynku, godzina też od 10 do 14. Natomiast w sierpniu, 16 sierpnia w rynku, tu u Państwa w Świdnicy, pod patronatem Urzędu Miejskiego taką akcję organizujemy, natomiast 17 w Żarowie przy gimnazjum. Akcja przeprowadzona 6 lipca zakończyła się powodzeniem. Dzisiaj osoby dopisały w komendzie Straży Pożarnej Świdnicy. Na razie oddało krew 18 osób, są jeszcze 4 osoby chętne. Także krew dzisiaj oddaje się bardzo dobrze. 18 osób, czyli ile to litrów? 18 osób to jest prawie 9 litrów krwi. A jakie grupy przeważały podczas dzisiejszej zbiórki? Czyli dzisiaj strażacy to pisali, oni głównie mieli grupę 0, która jest najbardziej potrzebna. Grupa 0, ARH plus, ARH minus oraz ARH ujemny. Klub Kropla Życia zapowiada ze swojej strony ciekawe przedsięwzięcie. My planujemy jako Kropla Życia zrobić festyn dla większej rzeszy publiczności z celem promowania krwiodawstwa w naszym regionie. We wrześniu, tylko że termin i na razie jest nieznany. I powiedz, jak się mają koła, które funkcjonują przy Zespole Szkół Ekonomicznych, jak i hotelarskich? W chwili obecnej w Zespole Szkół Hotelarskich i Ekonomicznych koła zostały zawieszone na czas wakacji. Względem ruszenia roku szkolnego będą nowe działania, nowe postanowienia, które będą realizowane już wewnątrz struktury społecznej szkoły. Ponadto krew można oddać codziennie w Wałbrzychu, w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz w każdy czwartek w przychodni Ars Medica przy ulicy Marii Konopnickiej 4 w Świdnicy w godzinach od 8 do 12.